wędrowcy, ale może, służebni wędrowcy, możecie sobie wybrać. Możecie tak, Polacy, Rusini, Wojkowie, Łemkowie, Dolinianie, Pogórzanie. Wiele tam osób przechodziło przez Bieszczady w tych czasach. Wybierzcie sobie rolę i wyobraźcie się w tej karczmie. Przed wami dębowa ława. Na dębowej ławie wielka drewniana micha z wielką drewnianą łychą. W środku kasza i skwarki. Obok w drewnianym kuflu złocisty płyn. Jest gorąco, duszno i upalnie. Zjedliście po długiej drodze. Orzeźwiacie się chłodnym piwem z karczmy mieszczackiej. Później drugim. I zaczyna wam się chcieć śpiewać. Najpierw powoli, a później coraz szybsza. Szybciej i szybciej. Bieszczadzka Kołomyja. Niech zatańczą wasze nogi! Niech zatańczą wasze nogi, gdy będziemy grali. Jak popłyną pierwsze dźwięki, wszyscy zaśpiewamy. Zaśpiewajcie razem z nami, nie żałujcie gardła. Jeśli słabo się czujecie, zjedzcie chleba z jadła. Zjedzcie chleba z jadła. Jak wspominałem, mamy ze sobą płytę Nie bój się wiatru, wydaliśmy ją zaledwie tydzień temu. Po koncercie chętnie się z panią, z państwem wymienimy, jeśli podoba wam się to co robimy. A tytułowy utwór z tej właśnie płyty brzmi następująco.
Pamiętam dobrze wiosenny czas, kiedy ojciec opuszczał nas. Ponura praca, ponury świt, wielki zaciąg na polówry. Ja w progu stałem, tak mocno płakałem. Matka słuchając sił całych tuliła mnie. Ona patrzyła, okryta mgłą i śpiewała, słyszałem ją. Jak szanowni państwo widzicie, jesteśmy nowym boysbandem, niekoniecznie przystojnych facetów, niekoniecznie młodych, co po niektórzy już osiwieli, ale dzięki tej siwiźnie nabrali życiowej mądrości lub dopiero zaczynają tej mądrości nabierać w takim wymiarze, żeby mogli ją przekazywać nam, tym, którzy jeszcze nie posiwieli. Szanowni państwo, tak wygląda emeryt i posłuchajcie piosenki z gardła emeryta. On to przeżył, on to napisał. Posłuchaj mej historii, płynąłem tu wiele dni. Mój statek pirackim łupem był na dnie, będzie on stąd gnił. Yeehaw!